Czy po tym hejcie, który na panią padł, bo on w szczególności chyba dotyczył tych zmian w wyglądzie i jakichś takich niepomówień, operacji plastycznych i tak dalej, miała pani taki moment, że stawała przed lustrem i sama jakby nie wiedziała albo nie chciała nawet patrzeć na siebie? Nie, no bez przesady. Po pierwsze to jakby... akurat ta część, to jest tak, na złodzieju czapka gore. Ja już nie będę udowadniała tysiące razy, bo wrzuciłam nawet opinię biegłych lekarzy dotyczącą i operacji plastycznych i różnych innych rzeczy, która temu zaprzeczała, jakiś tam wypełniaczy cudówianków na kiju. To jest tak, że mój wygląd, skąd inąd na świecie, gdzie pokazywałam się i gdzie robiłam dla mnie ważniejszą część mojej pracy zawodowej, mojej kariery modowej, był plusem. Jakby tam się nigdy z czymś takim nie spotkałam, wręcz odwrotnie. Było bellissima stylista La Polaka, powrót pięknej Polki na włoskie wybiegi i tak dalej, i tak dalej. I różne historie. Zresztą świat w ogóle taki jest, że nie ocenia ludzi w ten sposób. Więc nigdy nie stawałam przed lustrem i nie wątpiłam w siebie. Ja zawsze to przeżywałam z tego względu, że przeżywali to moi bliscy. A dużo bardziej to jest tak, zawsze mówię, żeby sobie ktoś wyobraził, że czegoś w życiu nie zrobił. I mu to wymawia się z boku, że zrobił, że jest przestępcą, że tego dokonał. Wtedy się strasznie bardzo denerwujemy, czujemy się tacy bezsilni, byśmy pomordowali, no jakby jest w nas ogromny bunt. Bo wtedy, kiedy coś zrobimy i ktoś nam to wytknie, to jest w nas, budzi to bardziej od strony psychologicznej, nie wiem, poczucie winy, wstydu. Staramy się właśnie wtedy ukryć, bo rzeczywiście jesteśmy winni. A czemu ja mam się ukryć? Że się komuś nie podobam, że jestem brzydka, że mam taką, a nie inną urodę, że mam, mi się rysy zmieniają, bo przytyłam od kilku lat około 10 kg, bo biorę sterydy, bo się leczę, bo mam generalnie wszystko w nosie, bo jestem kolorowym ptakiem. A jakiś to problem do tego, żeby robić aferę wokół mojego wyglądu. Wyglądam jak chcę, to jest moja sprawa. Nawet bym zrobiła 30 operacji plastycznych, to jest to tylko i wyłącznie moja sprawa. Nie ma nad czym ubolewać, ponieważ nikogo nie skrzywdziłam. Gdybym to zrobiła, bym zrobiła to za własne pieniądze i ku własnej krzywdzie. Proszę mi nie współczuć. Proszę brać przykład z tego, co osiągnęłam jako człowiek. Jako matka, która samotnie wychowała dwóch synów na fajnych facetów, jako córka, która do dzisiaj się zajmuje swoim ojcem, a zajmowała się rodzicami, dziadkami, jako przyjaciel, jako pracodawca, jako polska marka, która niewątpliwie odniosła duży sukces na świecie i tym optymistycznym akcentem 2 lipca w Paryżu z modelkami plus size na wybiegu, światowe modelki będą prezentowały moją kolekcję w trakcie tygodnia od Kitir Parskiego Tygodnia i też tam pokażę pod prąd wszystkim, że plus size może pokazywać od Kitir i może być klaskane i może świetnie wyglądać, a w mojej jesiennej kampanii też udział bierze modelka plus size, supermodelka, która jest zresztą jurorką w naszym programie. Jak ją zobaczyłam, to pomyślałam sobie, a właśnie, że tak, obok moich ukochanych, chudych, wychudzonych dziewczyn, gdzie je też dobieram, żeby były naturalnie szczupłe, a nie, broń Boże, jakieś anorektyczne. Będzie piękna, o pełnych kształtach modelka plus.